Witam Was z amfiteatru w Jordanii, Petra. Powiem Wam, jest tutaj naprawdę fajnie. Co prawda macie ograniczone patrzenie na to, co za mną, bo obiektywy zostały nam odebrane na granicy jordańsko-izraelskiej. W Jordanii strasznie restrykcyjni są o wszystko, także 90% ponad sprzętu nam zabrali. Obiektywy, tak, że pozwolili aparat, to królowi by trzeba było podziękować w Jordanii. Teraz podzielę się z Wami jednym z najfajniejszych motywów, jakie ja zrozumiałem dosyć stosunkowo niedawno. Powiedzmy o grze aktorskiej. Myk jest taki. Większość ludzi odgrywa w swoim życiu rolę. Jesteśmy, na przykład mamusie matkują, kochanki lubią mężczyzn, faceci, którzy uwodzą, jeżdżą po imprezach, szukają wrażeń. Mamy jakieś takie różne role. Niektórzy są lekarzami, policjantami, nauczycielami. Mamy przypisane role. I każdy z nas musi się w miarę w określony sposób w tych rolach zachowywać, bo bycie mamą wymaga pewnych cech w stosunku do dziecka. Bycie policjantem w stosunku do obywatela. Bycie lekarzem w stosunku do pacjenta. I teraz my mamy masę takich ról zaprogramowanych w zależności, jacy rodzice nas wychowywali, do jakiej szkoły chodziliśmy, jakie studia skończyliśmy lub ich nie kończyliśmy, to programuje nasz umysł. Teraz to, co ja odkryłem w pewnym momencie swojego życia, to, że jak jestem w stanie przejąć kontrolę nad swoimi emocjami, jak jestem w stanie zapanować nad myślami samomyślącymi się, o tym w innych mentalach poszukajcie, jeżeli ktoś nie przerabiał, jestem w stanie się nauczyć każdej dowolnej umiejętności, ja jestem w stanie być każdym. I teraz Wy to sobie musicie dobrze ogarnąć, że normalny człowiek myśli, że nie może być na przykład piosenkarzem. Normalny człowiek myśli, że trzeba mieć jakiś wielki talent do śpiewania, żeby nagrywać płyty i z tego żyć. Ludzie myślą, że te rzeczy wynikają z masy talentów, a nie z umiejętności, które się wypracowuje poprzez ciężką pracę. I teraz to jest ogromna różnica, jeżeli zaczynamy rozumieć, na czym polega sukces, na czym polega osiąganie wybitnych rzeczy. One wynika z samokontroli nad naszymi, nad tym, kim my jesteśmy, czy panujemy nad swoją etyką pracy, czy potrafimy przełamywać trudności, czy potrafimy sobie radzić ze stresem. To są umiejętności, które jak zapanujecie nad swoimi emocjami, jesteście w stanie kontrolować siebie, jesteście siebie wrzucić, nie wiem, na wojskowego, na lekarza, na prawnika, na każdą osobowość. Jak jesteście w stanie poradzić sobie z każdym rodzajem umiejętności mentalnych, które są potrzebne w danej pracy, no to już otwiera bardzo drzwi. Teraz jak zaczynamy rozumieć rzecz najważniejszą, czyli rozumieć, że wszystko wynika z czegoś, że jeżeli nie umiem śpiewać, to wystarczy pójść do najlepszych nauczycieli tańca w Polsce, w Europie, na świecie. Ja Wam gwarantuję, że się nauczycie szybciej niż Wam się wydaje śpiewać, pewnie nie w całej palecie tonów, ale na pewnych częstotliwościach w sposób fenomenalny, że to powiecie, że to jest nierealne. Jakbyście mieli powiedzmy 10, 20, 30 godzin u najlepszych ekspertów od śpiewu, u najlepszych ekspertów od fotografii. Wy jesteście się w stanie nauczyć w krótkim czasie nieprawdopodobnych rzeczy. I teraz do czego zmierzam? Ta wiedza, ta świadomość, że każdy odgrywa jakąś rolę, ludzie są strasznie ograniczeni w tych rolach. I teraz kobiecie, która, no nie wiem, całe życie wykłada fizykę, może się wydawać całkowicie nierealne, może nie musi, ale głównie jest tak, że się nie mieści ludziom w głowie, żeby podróżować po całym świecie i łączyć podróżowanie na przykład z zarabianiem siana. Albo bycie fotografem, albo bycie piosenkarzem, albo bycie sportowcem, albo obojętne kim, malarzem, nie ma to znaczenia, pisarzem. Jak zaczynamy mieć świadomość, że Boże, ja mogę nabyć dowolną umiejętność, jak ja zapanuję nad swoją etyką pracy, nad swoimi emocjami, ja jestem w stanie być każdym. I teraz zobaczcie, jak się zmienia postać gry. Tutaj za mną jest teatr. I teraz ja się czuję tak, jakby aktorzy, którzy normalnie kiedyś tutaj występowali, to są ludzie. I teraz
ci ludzie, jak ja siedzę na publiczności, ja patrzę na wszystkich ludzi, ja wiem, że oni sobie nie zdają sprawy, że oni mogą zmienić postać, którą są. Czyli jak ktoś jest lekarzem, może w każdej chwili powiedzieć, że zostaje podróżnikiem. Ja wiem, że ludzie nie zdają sobie z tego do końca sprawy. W teorii mogą wiedzieć, ale powiedzą, że to nierealne. I teraz ja wiem, że mogę mieć dowolne cechy charakteru, jak każda z tych osób. Wystarczy, że będę się panował nad emocjami i myślami. Ja wiem, że ja mogę zmieniać scenariusz tego, co jest wykładane w takim teatrze, w takim amfiteatrze. Ja wiem, że ja mogę zmienić scenariusz. Ja nie jestem zależny od jakiegoś z góry nałożonego scenariusza. Ja mogę sam tworzyć swoją przyszłość. Świadomie i na maksa z premedytacją. I teraz zauważcie, że na początku roku 2017 byłem na Mauritiusie. Niedawno wróciłem z Islandii. Teraz jestem w Jordanii i Izrael. Postanowiłem, że będę podróżował. Tada! I się wydarzyło. Zaczynam przyciągać do swojego życia i pisać ten scenariusz mojego życia tak, jak ja bym z pozycji serca i najszczerszych marzeń sobie życzył, żeby one wyglądało. Ja zrozumiałem, że życie jest jakby grą. Tylko aktorzy, czyli ludzie, nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że my możemy dowolnie władać swoimi emocjami, zmieniać postacie, zmieniać scenariusz. My możemy robić wszystko, co my tylko zapragniemy. I teraz ograniczeni ludzie, nieświadomi, żeby nie nazywać ich przeciętniakami, nie do końca rozumieją, że są w stanie robić wszystko, bo mają pewne ograniczenia. Nie rozumieją tego, że to nie jest żart, że my decydujemy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Czyli to, co wy robicie na co dzień, co robicie dzisiaj, bezpośrednio stwarza waszą przyszłość. I teraz to są niby proste rzeczy, ale nikt tego tak naprawdę nie rozumie. I teraz to jest trening mentalny na tle tego ileś tam tysiącletniego amfiteatru. To jest rzecz, którą chciałem się z wami podzielić, bo wierzę, że może kilku osobom z was otworzyć klapki, że zobaczcie sobie taki filmik, który to jest jeden z najbardziej inspirujących filmów, jakie mnie zainspirował. To jest Live Unbound, Żyj bez granic. Na kanale chyba Odważ się żyć on jest. Zobaczcie sobie ten filmik. Zobaczcie, jakie ludzie mają profesje. Jakie mają fenomenalne życie, realizując się w niesamowitych pasjach. Zobaczcie sobie, proszę, bo to jest coś nieprawdopodobnego. I błagam was, jak będziecie to oglądać, puśćcie sobie, nie wiem, głośniej muzykę, wprawcie się w nastrój. Zobaczcie sobie ten filmik. Live Unbound, żyj bez granic. I wyobraźcie sobie, nie mówię, że wszystkich, ale część ludzi, większość z waszych rodziców, którzy siedzą co wieczór na kanapie, piwo w ręku, telewizor, i porównajcie sobie ich życie, rodziców waszych, do tego, jak potrafią żyć fenomenalnie, z pasją, w sposób nieprawdopodobny ludzie na świecie. Pamiętajcie o tym, że to od was zależy, jaką rolę sobie przypiszecie. Od wiedzy, jaką macie, będzie zależało, czy będziecie w stanie zmienić siebie, by podołać danej roli, którą będziecie chcieli odegrać. Czyli musicie zapanować nad swoimi myślami i emocjami. To jest najważniejsze. I ostatnia rzecz. Zapamiętajcie sobie do końca życia. Jesteście się w stanie nauczyć każdej rzeczy, jaką tylko jesteście w stanie sobie wyobrazić. Wszystkiego. I teraz, jak zobaczysz ten film, bardzo cię proszę, żebyś zastanowił się, kim tak naprawdę chciałbyś być. Napisz to proszę w komentarzu z takim dopiskiem, jak powinna wyglądać lekcja w szkole, bo powinniśmy się takich rzeczy uczyć w szkołach, inspirować się, motywować się, uczyć się, jak być ludźmi, którzy żyją na swoich warunkach w sposób niesamowity. Do zobaczenia już wkrótce więcej.